Witam wszystkich. W tym odcinku pokażemy dodatkowe akcesoria, które można wykorzystać do naszych pontonów. Jest to rączka dodatkowa, która może służyć, którą można przykleić w różnych miejscach. W tym miejscu będzie służyła do dodatkowego mocowania, do cumowania. W tym miejscu może służyć, przyklejona w tym miejscu może służyć do trzymania się w czasie silnej fali lub holowania pontonu. I może też służyć, jeśli przykleimy dwie takie rączki do tego pontonu, może służyć do łatwego przenoszenia. Chciałbym powiedzieć, że pontony Bark są wyposażone w rączki z boku, natomiast nie są wyposażone w rączki do przenoszenia umocowane z tyłu. I na odwrót, ponton Kolibri jest wyposażony w rączki do przenoszenia umocowane z tyłu, natomiast nie ma rączek bocznych. Każdy, kto zechce mieć dodatkowe rączki, może je bez problemu sam przykleić. Rączka taka wyprodukowana jest w Ukrainie. Składa się z elastycznego kołnierza, który mocuje się do pontonu, i z twardej rękojeści, którą można wykorzystać do trzymania się, jak również do omotania linki w celu przycumowania pontonu do miejsca, do molo czy gdzieś tam indziej. Rączka taka ma długość 22 cm, szerokość 9 i wysokość 5 cm. Można ją przykleić za pomocą specjalnego kleju dwuskładnikowego. Połączę. Rączkę taką można przykleić za pomocą specjalnego dwukomponentowego kleju, który jest w sprzedaży w naszym sklepie, i w następnym wideo pokażemy sposób przyklejenia rączki do pontonu. To wszystko, co mamy do powiedzenia na temat rączek. Subskrybujcie nasz kanał i nie zapominajcie stawiać lajków po obejrzeniu. Dziękujemy za uwagę.